stan mediacji w Polsce z punktu widzenia statystyk. Po spotkaniu naszym 31 stycznia 2024 roku z drużyną pana ministra Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości odmówiono nam współpracy i pierwsza odpowiedź już na nasze zapytanie i na nasze propozycje była zdecydowanie odmowno-dyplomatyczną, a później mogliśmy zbierać jakieś fragmenty informacji na podstawie ustawy o dostępie informacji publicznej i te informacje w raporcie przedstawiamy. A teraz oddaję głos Ani, bo chcemy wam przedstawić jej efekt pracy dotyczących statystyk. Ani, oddajcie głos. Na wstępie ja bym chyba chciała powiedzieć, że dokonujemy takiej analizy tego, co przedstawia od wielu lat Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest taka komórka, która opracowuje taką publikację każdego roku. 15. edycja już wyszła za 2023 rok. No i ona ma prezentować to, co dzieje się w mediacji. A mówiąc bardziej wprost, ma wykazać sukces za każdy poprzedni rok. I to, co zastanawia, a może nawet oburza mnie na samym wstępie, to to, że wprowadzenie do statystyki okraszone jest takimi wnioskami od razu na wstępie, to znaczy ukierunkowuje, żebyśmy we właściwy sposób czytali później dane liczbowe. No i teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie pierwsze, co tak potocznie, roboczo można by powiedzieć, to mnie po tych analizach wielomiesięcznych, zresztą nie pierwszy rok, nasuwa się takie proste stwierdzenie: statystyki kłamią. No tak, no statystyki kłamią, to jest takie właśnie, jeśli, bo wczoraj rozmawialiśmy z Jurkiem, on dzisiaj o tym mówił przed chwilą. Semantyka to jedno, prawda, i mówienie naokoło, i można tak i siak. Można mówić bardziej wprost, bardziej dosadnie. No i zaraz bym do tego, co powiedziałam przed chwilą, uzupełniła, że no liczby nie kłamią. Ale sposób już przedstawienia, prezentowania tych liczb i też wybiórczo dobierania i zestawiania pewnych wskaźników, no to już jest dalekie od prawdy, więc kłamstwo ma tutaj jak najbardziej miejsce. I teraz w tej publikacji, która nazywa się Postępowanie mediacyjne, rozwinięty jest tytuł. Ministerstwo prezentuje 10 wskaźników. 10 wskaźników, które zresztą też są tak sformułowane, no, że jak zobaczycie za chwilkę, wprowadzają nas co najmniej w błąd. Oczywiście inaczej mówiąc, znowu można powiedzieć, że zafałszowują obraz, przeinaczają, wypaczają. No ale oczywiście, skoro celem jest, a nie umiem się oprzeć temu wrażeniu, celem jest propaganda sukcesu, no No to właśnie, mamy tak, to jak jest mamy. materiał propagandowy. Może Jurku powiększ troszkę. I pójdźmy dalej. Skupiamy się tutaj na 11 latach od 2013 do 2023. Ja pierwotnie, ponieważ bardzo długo, za miniony rok, najdłużej jak dotychczas, nie były ujawnione w 2024 jeszcze roku dane statystyczne za 2023 rok, no więc najpierw opierałam się na tych latach 13-22, czyli okresie 10-letnim, ale później aneksem, a też jak widać tutaj wkleiłam tabelkę z danymi za 2023 rok. To jest 10 wskaźników. To ja jeszcze tylko odniosę się do tego, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że formułujemy ostre tezy. No więc chcę podkreślić to bardzo mocno. Te ostre tezy nie są bezpodstawne. One nie są bez pokrycia, co wykazujemy naprawdę liczbami. Liczbami, które prezentuje ministerstwo. Tylko sposób, w jaki je prezentuje, powoduje to, co powoduje. I jeszcze jedno, my wczoraj mieliśmy taką rozmowę, przeglądając raz jeszcze, kolejny raz te nasze opracowania i spieraliśmy się co do tego, czy niezbyt
Ostra jest pewna teza, którą tam pozwoliłam sobie sformułować i ujęłam ją istotnie w pytanie, choć retoryczne, pytając, czy mediacje służą obywatelom, czy partykularnym interesom jakiejś wybranej grupy. A równocześnie Jurek przed chwilą mówi o zawłaszczeniu mediacji, prawda? Więc to wszystko jednak pozwala na ostrą tezę. Oczywiście ja ją sformułowałam, więc biorę za to odpowiedzialność. No ale popatrzcie dalej. Co się dzieje? Przywołujemy, przypominamy taki raport, który opracowywał Agrotek Polska na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków norweskich, finansując wówczas projekt. W latach 2014-2015 był przeprowadzony taka diagnoza i wnioski różne się tu znalazły, między innymi. Jest taki rozdział, który mówi, opisuje mocne i słabe strony mediacji w Polsce oraz szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. No i postanowiono wówczas wobec tego, co zdiagnozowano w ramach słabych i mocnych stron, postanowiono takie trzy scenariusze opracować. Krótkookresowy, średniookresowy i długookresowy, czyli do 2020 roku chciano osiągnąć poziom 1,1% spraw kierowanych do mediacji, zwróćcie uwagę, w skali kraju, co prawdopodobnie miało wówczas oznaczać wszystkie sprawy, spośród wszystkich spraw, które do sądu wpływają. Scenariusz średniookresowy, ten, w którym jesteśmy, zakładał osiągnięcie poziomu 3% spraw kierowanych do mediacji, znowu w skali kraju, a No nie. dobrze, Ania, ale sprawy kierowane do mediacji, jeżeli chodzi o naszą sprawiedliwość, polegają na tym, że nie wszystko do mediacji się nadaje Właśnie według o tym mnie. mówię, dlatego wytłuściliśmy w skali kraju. Nikt tu prawdopodobnie nie mówił o wybiórczości w dodatku uznaniowej tych spraw po roku 2030. No i dalej popatrzcie, poziom 10%. I teraz pytanie, gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy w okresie średniookresowym, czyli powinniśmy już oscylować, zbliżać się do 3%. Jesteśmy na poziomie 0,22. No to 0,22, nie 3. ja bym też ten zapis 183 krótko i na temat kto w jakim roku co wprowadził, jak to wpłynęło na mediację. Gdzie jest odpowiedzialność kogoś? To To, prawda, co znowu. zniszczono, z początku. Grażynko, podejmujemy temat odpowiedzialności i to parokrotnie. Mówimy o tym, że zniszczono. Badanie Agrotek wskazywało również potencjał organizacji jako ten czynnik, który może wpłynąć na rozwój. A popatrz, cały czas organizacje odchodzą gdzieś w cień. Możemy Nie je no, wyśledzić. to tym bardziej, ponieważ to zawłaszczenie jest tak dobitne, tak jasne, po prostu na talerzu. To musi wybrzmieć. Krótko i na temat, ale musi wybrzmieć. Zrobić takie podsumowanie, takie istotne czynniki z Mam tego. tę konkluzję na koniec. Co? Tutaj w tym opisie wprowadzającym wskazuje właśnie na to, że no, statystyki mają to do siebie, że powinniśmy się opierać jednak na liczbach i te liczby Tak. odbierać, porównywać, wyciągać Rok do roku, wnioski, tak. a nie być sterowanym, nie być manipulowanym poprzez Tak. właśnie sformułowania typu wynik rekordowy, obniżył się O. nieznacznie, spadek nieznaczny i tak dalej. To się znajduje na początku każdego kolejnego opracowania. I to, co jest jeszcze bardzo istotne, ponieważ wskaźniki, teraz Jurek wyświetla wskaźniki, ministerstwo wybiera 10, które wsadza do tabeli, którą widzieliście, no i one jakoś się nazywają. Natomiast pod spodem, ponieważ nie są jednoznaczne, mamy mieć podobno objaśnienia do tych wskaźników i dalej są sytuacje, w których albo wynika, że dopiero kiedy bardziej poszukamy, znajdziemy jednak sens wskaźnika, albo objaśnienie wcale nie wyjaśnia jednoznacznie, co autor miał na myśli. Zresztą robiliśmy już taki eksperyment w cudzysłowie,
Zastanawiając się, co mogą oznaczać, na przykład, co może oznaczać termin skuteczne mediacje i ilu było mediatorów, tyle było pomysłów na to, czym te skuteczne mediacje rzekomo są. Idźmy dalej. Aniu, ja przepraszam, to znaczy, że w tym raporcie nie ma opublikowanej jak gdyby definicji danego wskaźnika. Nie w raporcie, tylko w publikacji Ministerstwa Publikacji ministerstwa. Sprawiedliwości. Tak. Według ministerstwa są, a my obnażamy, że ich nie ma. Raport jest nasz, jest jakby korespondencją z tym, co prezentuje uporczywie Ministerstwo Sprawiedliwości, mimo iż wysyłaliśmy zapytania z prośbą o wyjaśnienie, doprecyzowanie. No, ministerstwo dokładnie wkleiło to, co jest w publikacji. Czy nie odpowiedziało na nasze pytanie? No, można oczywiście twierdzić coś, a nie wyjaśniać, i ministerstwo tak się właśnie uporczywie, podkreślam to, zachowuje. Idzie w zaparte. Tak, popatrzcie, miernik Ministerstwa Sprawiedliwości, wskaźnik mediacji, to jest ważny wskaźnik. W odniesieniu do tego, co pokazaliśmy w raporcie Agroteku z 2015 roku, gdzie była mowa o sprawach w skali kraju, wszystkich sprawach, ministerstwo go nazywa zupełnie inaczej. Ministerstwo mówi o sprawach, w których mediacja może być zastosowana. Co to znaczy, prawda? No, zapytaliśmy wówczas o kryteria, które powodują, i czy są określone, zdefiniowane, czy wszyscy stosują się do tego jednego czy jednych kryteriów. Ministerstwo twierdzi, że tak, odpowiadając nam, a okazuje się, że kryteriów nie ma. Odbywa się to na zasadzie uznaniowości, to znaczy każdy sędzia decyduje sam. I nie ma w tym też nic dziwnego, prawda? Każdy sędzia samodzielnie decyduje, tę sprawę kieruje, a tej nie. No i wobec tego, no cóż znaczy, jaką wartość ma taki wskaźnik, prawda? Że albo coś skieruje, albo nie. I nawet przy takim przykombinowaniu ministerstwo wykazuje właśnie rekordy. Lewa kolumna pokazuje wskaźnik według ministerstwa, czyli według uznaniowości sędziów. Sprawy kierowane do mediacji. Ministerstwo nagłowiło się, określiło ten wskaźnik jako wskaźnik odsetek spraw, w których mediacja może być zastosowana. Mówi o rekordach 1,6. Jak my to sprawdziliśmy, to znaczy wyliczyliśmy, stworzyliśmy nowy wskaźnik, sprawdzając odsetek spraw kierowanych do mediacji względem wszystkich spraw wpływających do sądów, to ten odsetek wygląda tak. Na początku 0,1, a od 8 lat niezmiennie 0,2. Czyli sprawdzając, no właśnie ten krótkookresowy cel postawiony po diagnozie Agroteku, powinno być dużo więcej. Jest tyle, ile jest, i nic się nie zmienia, więc obserwujemy co najwyżej stagnację. Jeśli pozwolisz, to chciałbym zauważyć taką rzecz. Zobaczcie, po lewej stronie tabelki ten wskaźnik drastycznie wzrasta. I on wzrasta tylko z tego powodu, że ministerstwo zawęża sobie liczbę spraw, które poddaje analizie. Tak Czyli jest. jeżeli byśmy z grubsza Tak. powiedzieli, teraz mamy 14 milionów, chociaż ta zmiana jest, bo tam był okres, kiedy było ich 17 nawet milionów, prawda? Więc ministerstwo wybiera sobie jakąś pulę. Jak chce mieć lepszy wskaźnik, to pomniejsza tą grupę, z której wylicza normę. Nic Tak, na i nim tu się zasadniczo nie zmienia. wobec takich ruchów trudno oprzeć się wrażeniu manipulacji, prawda? No bo tak sformułowany wskaźnik pozwala na wszystko. Ja żartobliwie stwierdziłam, że właśnie ten przymus, no dałby nieprawdopodobny efekt. 100% spraw nakazać sędziom kierować do Oczywiście, że tak. mediacji, wskaźnik 100%. Przy 0,2 albo nawet 1,6, 100%. No tak, po roku, dwóch byłaby taka tragedia, że głowa mała. Trudno się oprzeć wrażeniu manipulacji. Ale jeszcze nie teraz, słuchaj, Aniu, bo najpierw muszą mieć wyższe stawki.
Tak, no, o wyższe stawki też A walczą. wtedy dopiero wskaźnik będzie wykonany. Tak, tutaj Najpierw przypominam. wyższe stawki, potem 100% z nakazu do mediacji, a wtedy się sprawdzi, że pieniądze wydane na raport są OK. Brawo. No tak. Sukces Widzę. mamy. Tylko co będzie po 2 latach, wiesz, 2, 3? No już będzie taka tragedia, że będzie trudno z tego już całkowicie wybrnąć. Tutaj polemizujemy z tymi stwierdzeniami, które tam we wprowadzeniu do publikacji, na które autor sobie pozwala, czy autorzy w zasadzie, bo to zespół. No i tworzymy kolejny wskaźnik właśnie, żeby jeszcze pokazać, bo ministerstwo tego nie pokazuje. Nazwaliśmy ten wskaźnikiem zdatności mediacyjnej, czyli sprawdziliśmy odsetek, to jest odsetek spraw z ogółu wpływających do sądów, w których uznaje się każdorocznie, że mediacja może być zastosowana. A No i też uznaje się na widzimy, bazie braku kryteriów, dobrowolności. kiedy bierzemy z ogółu spraw, to widać wszystko. I widać też, że tamto kombinatorstwo właśnie, czy więcej skierujemy, czy mniej, żeby osiągnąć wyższy wskaźnik, osiągnąć z 1,5 do 1,6, no to tutaj widać, zobaczcie, efekt nieprawdopodobny. To znaczy widać, że w 2013 jeszcze prawie i 2014 prawie 18. No, strasznie mało, ale dużo w porównaniu z dzisiaj. Popatrzcie, 18 niecałe procent spośród ogółu spraw kierowano w ogóle do mediacji uznaniowo, a następnie to zaczęło spadać. To oznacza, proszę Państwa, to też za chwilkę pokażemy, że pomiędzy 82 a 86, prawie 90% spraw jest marnowanych, to znaczy ich potencjału mediacyjnego się nie dostrzega. To inaczej patrząc, pokazuje, że kilkanaście procent tylko jest kierowanych. Przepraszam cię, nie kierowanych, tylko poddanych analizie. To jest zupełnie różnica. Przepraszam. Uznawanych za te, które można skierować do mediacji. Tak. Ale chcę też jasno powiedzieć, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla wymiaru Tak. sprawiedliwości. O tym powiedziałaś. Żaden Tak. sędzia nie kieruje się tym. Poza tym nie da się znaleźć Tak. autora, nie da się znaleźć wskaźnika. Na jakiej Tak. podstawie, kto? I widać, że to jest po prostu ręcznie wybierana jakaś pula, od której się liczy tylko statystykę. Do niczego innego Tak. to działanie nie służy. No, a tutaj pokazujemy, ile tych spraw wpływa, ile jest uznawanych, a ile jest nieuznawanych. To też ładnie pokazuje ten obraz. No, średnio można powiedzieć, w 2019 było prawie 18 milionów spraw w sądach, ale generalnie to jest 14-15 milionów rocznie. Z tego około 2,5 miliona uznaje się za zdatne, a 12,5 miliona za niezdatne mediacyjnie. Wiesz co, Aniu, mi wpadło do głowy? Ja bym był Tak? bardzo ciekawy, żeby sprawdzić, ile z tych spraw, które zostały skierowane do mediacji, wyłaniają się z tej grupy, która się do mediacji nie nadaje. To znaczy, A, ciekawe by wiesz o było. co chodzi? Tak, tak, Ile tak, tak. spraw spośród tych 12,5 miliona jednak zostało do mediacji wysłanych? No tak. No Co tak, no myślę, że pokazałoby znaleźlibyśmy ten brak styku. genialne. Tak. A tutaj mówimy o ugodach, ale to idźmy dalej. Ministerstwo, popatrzcie we wskaźniku numer 7, wskaźnik liczba ugód. Podkreślam, ministerstwo mówi o sprawach cywilnych skierowanych do mediacji, ale we wskaźniku numer 8, które ze sobą zestawia, mówi o sprawach w mediacjach podjętych. Przecież znowu trudno się oprzeć, że to nie, że to jest tendencyjne. No bo co innego są sprawy skierowane, a co innego, przecież tylko jakaś część ze skierowanych jest podjęta przez mediatorów. Prawda? To zmienia kompletnie obraz. I ministerstwo tutaj też mówi o różnego rodzaju sukcesach. I mówi o tym, że ten wskaźnik ugód waha się pomiędzy 27 prawie a 35 prawie. No tak, ale jak sprawdzimy w mediacjach podjętych, no to nam wychodzi zupełnie inny wskaźnik. To nam wychodzi 9% wybiórczo dla 2022 roku.
sprawdziłam. Później jeszcze mamy rozwinięcie tego wątku. Ale ja jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, nie chcę kopać leżącego, ale jednak. Słuchajcie, wprowadzenie 500+, w pierwszej No tak. nowelizacji wprowadzono obowiązek zawierania ugód dotyczących współmałżonków, którzy powinni, czy współpartnerów, którzy powinni płacić alimenty dla dzieci. I wtedy wprowadzono, że ugody zawarte przed mediatorem pozwalały załatwiać te sprawy szybciej. One były wymagane przez urzędy. Więc spośród tych 9%, prawdopodobnie większość, to są te zasadniczo zgodne porozumienia zawierane między stronami, to nie są ugody w rozumieniu postępowania mediacyjnego, więc śmiem twierdzić, że ten wskaźnik jest na poziomie 3%. Tak, Dużo on zaskoczenie. oczywiście może być niższy, ale na podstawie tych danych, tych liczb, które ministerstwo ujawnia, no co najmniej to mogliśmy wykazać. Czyli jeszcze raz, inny jest wskaźnik ugód, jeśli bierzemy pod uwagę odsetek względem spraw skierowanych do mediacji, a inny, jeśli bierzemy pod uwagę sprawy podjęte. W sprawach podjętych jest rzeczywiście średnio około 30, być może. Natomiast względem spraw skierowanych, no to spada o tyle, ile widać. To znaczy, tu mamy na poziomie 9, ale za chwilę będzie rozwinięcie tego. O, popatrzcie, sprawdziliśmy również, dodatkowy wygenerowaliśmy takie zestawienie. Mianowicie w sądach rejonowych średnia, jak chodzi o odsetek zatwierdzonych ugód i umorzonych postępowań w stosunku do liczby spraw, w których strony skierowano do mediacji, to w sądach rejonowych to jest średnio 15 około, a w sądach okręgowych 4,8 średnio. No i jeszcze raz powiem, to właśnie w sądach rejonowych są zawierane te porozumienia alimentacyjne, które służą 500+, a obecnie 800+, więc ten wskaźnik 15 jest absolutnie Podnoszą. chybiony, nie ma związku z rynkiem mediacji. Spotkanie informacyjne, to jest ciekawy No to w punkt. ogóle właściwie można by pominąć, to kompletnie nic nie znaczy, to jest 0,01%, więc ci mediatorzy, którzy wciąż wierzą i chodzą na te spotkania informacyjne społecznie, charytatywnie, co oczywiście chwalebne, kompletnie nic nie zmienia. Ministerstwo również i tu próbowało, próbuje, zastanawia się, chce wprowadzić obowiązkowe spotkania informacyjne. Nie wiem po co, no ale chyba tylko po to, że albo dlatego, że bezradnie kombinuje, co zrobić, żeby ludzi właśnie jednak ściągać do mediacji. Więc kompletnie bezwartościowe, martwe spotkanie informacyjne, między innymi również dlatego na dyżury w sądach w Międzynarodowy Dzień Mediacji czy w Międzynarodowym Tygodniu Mediacji nie chodzimy. Tutaj robimy jakieś zestawienie, ale wciąż ono jest dla nas niewiarygodne, niepewne, niejasne, no bo nie wiemy, co oznacza skuteczna mediacja, co autorzy mają na myśli. Ale nawet gdyby, to i tak widać spadki albo niestabilność. Tu pokazywaliśmy procenty, ale to nie ma żadnego znaczenia, skoro to odsetek jest 0,01. No i tutaj mamy opis. Tu się Do możemy dostanie, wysłałeś ten zatrzymać. raport, przepraszam, na maila dostaniemy ten Tak, raport? absolutnie tak. Oczywiście. Wyślemy tak. Tutaj przypominamy, że od 2015 roku ministerstwo, jako pierwsze Ministerstwo Gospodarki, wyprojektowało czy zaplanowało pierwszy projekt. Do zeszłego roku wydano z funduszy europejskich blisko 50 milionów złotych. No właśnie, na kilka projektów, w tym na ostatni 12 milionów 200 na ten projekt z KRM-em związany, na ten projekt KRM-u, który właściwie nie funkcjonuje. Ponad rok minął od momentu zakończenia tego projektu, rozliczenia. Pewnie ministerstwo nie chciało nam raportu udostępnić. Jakoś go rozliczyli, jakoś go zakończyli. Teraz opowiadają, że są na poziomie pilotażu, chociaż właściwie pilotaż się skończył ponad rok temu. No, bawią się w ciuciu babkę, ale prawdopodobnie, oczywiście to jest przypuszczenie moje, prywatne. Prawdopodobnie ministerstwo teraz, robiąc sondaż nazywany otwartym dialogiem, próbuje zebrać jakieś dane, żeby uzasadnić kolejny projekt, być może
na rozwinięcie funkcji KRM-u, który powinien już funkcjonować. Także będziemy to obserwować. No i oczywiście pokazujemy tutaj, wklejamy fiszkę. Z tej fiszki wynikają wszystkie etapy. Wiadomo było, w którym roku i jakie działania mają być podjęte, zrealizowane, zakończone. Jak to w każdym projekcie unijnym również. Trzeba się wywiązywać z zapisów, z założeń, z kryteriów, rezultatów, no i oczywiście pieniędzy. Przywołujemy tutaj za chwilkę również taką publikację tuż przed zmianą władzy byłego ministra, wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, tego odpowiedzialnego i za Fundusz Sprawiedliwości, i za mediację w tamtych latach. No ten sam pan, który w tej chwili, którym interesuje się prokuratura i sąd w kontekście To jest ten sam pan, tak? I w tej publikacji były wiceminister oczywiście mówi o sukcesach, mówi o zakończonym sukcesem właśnie projekcie KRM-u, który, jak wiemy, po ponad roku wcale nie jest ukończony. I mówi o międzynarodowych osiągnięciach w obszarze mediacji. Znowu kombinuje, manipuluje, dlatego że sprawdzamy rzeczywiście. Rekord dotyczy wydanych pieniędzy na promowanie mediacji, a nie na efekty w jakichś wskaźnikach de facto pokazujący rozwój mediacji. Znowu trudno oprzeć się wrażeniu manipulacji. No tutaj były te etapy. No a tutaj mamy takich kilka wniosków, które się wyłaniają. Mianowicie po wnikliwy przegląd piszemy treści wartości zaprezentowanych przez ministerstwo, skłonił nas do krytycznej refleksji i ujawnił utrzymującą się niestabilność mediacji przy nikłych i sporadycznych wzrostach, ale i spadkach wartości wskaźników. Piszemy o tym, że wprowadziliśmy dodatkowe liczby, wyliczyliśmy różne wskaźniki i zobaczyliśmy, no jak źle to wygląda. Piszemy o niewykorzystaniu szansy i możliwości, jakie mediacja stwarza, pomimo wieloletnich zabiegów ministerstwa i angażowania kolejnych środków, o niezrozumieniu dla mediacji jako procesu ugodowego, mogącego również prowadzić do wspólnej decyzji stron o cofnięciu powództwa, nawet w sprawach, w których nie może być zawarta ugoda. O bezproduktywności spotkań informacyjnych, o nierzetelnym, dezinformującym promowaniu, upowszechnianiu mediacji, wiedzy o mediacji. No, mówimy o tym, że taka publikacja podważa wiarygodność i oczywiście zaufanie, którego właściwie prawie już nie ma. Mówimy o tym, że skoro ministerstwo tyle lat mówiło o tym, że mediacje mogą czy mają wręcz odciążyć sądy, no to popatrzcie na te wskaźniki. O czym w ogóle jest mowa? No i sformułowaliśmy na razie takie pytanie, w jaki sposób mediacja służy obywatelom? Czy obraz statystyki kształtowany przez resort służy realnemu rozwojowi mediacji opartej na odpowiedzialnym planowaniu, projektowaniu i wydatkowaniu środków, odpowiedzialnej i etycznej aktywności mediatorów, jak i trenerów i superwizorów mediacji oraz odpowiedzialnej i etycznej promocji i reklamie, bo mówimy o odpowiedzialności bardzo szeroko pojętej. Pytamy, kto weźmie odpowiedzialność za dotychczasowe i przyszłe efekty trwającej od wielu lat praktyki swobodnych, niefrasobliwych działań na poziomie projektowania, wdrażania nieefektywnych i zarazem destruktywnych działań w przestrzeni mediacji i kto bierze odpowiedzialność za efekty szkolenia mediatorów i ich aktywność opartą na nieograniczonej wolności i kreatywności usankcjonowanych przez Społeczną Radę do spraw alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów przy ministrze. No i przywołujemy, czy odwołujemy się do kodeksu etycznego, jak go nazwano, mediatorów polskich w 2008 roku, uchwalonym właśnie przez tęże Społeczną Radę przy ministrze I sprawiedliwości. dwie ważne uwagi, żeby nie było wątpliwości. To nie jest żadna społeczna rada, tylko grupa ekspertów, których też ekspertów powoływanych przez poszczególnych ministrów. A po drugie, to nie jest kodeks mediatorów polskich, ponieważ większość środowiska tego kodeksu nie uzna. No, w aneksie pojawił nam się rok 23, bo w ciągu tego roku pojawiały się kolejne
kolejne dane, a później cała właśnie 15. edycja. No, co z tego znowu wynikło? Wpływ do sądu ogółem, no, taka średnia jak zwykle, więc tu nie było żadnego zaskoczenia. Liczba spraw wpływających do sądu, w których mediacja może być zastosowana, czy których ktoś uznał, że można zastosować, to jest wskaźnik ministra, to było 2 148 000. I liczba spraw skierowanych do mediacji to było w tym roku, czy w zeszłym roku 34,5. Dlaczego o tym piszemy? Dlatego, że oczywiście we wprowadzeniu do tej publikacji, do tej 15. edycji, znowu wskazano kolejny sukces, to znaczy, że tych spraw skierowanych do mediacji jest więcej niż w roku poprzednim. No tak, tylko liczba przeciwko liczbie, można by powiedzieć, i tutaj do tego się odnosimy. To znaczy, rzeczywiście spraw skierowanych do mediacji było więcej. No tak, ale i tu o tym piszemy. Rejestrujemy rzecz jasna drobny liczebny wzrost w zakresie wskaźnika liczba spraw skierowanych do mediacji z 32 niespełna do 35 prawie. O 2,5 tysiąca spraw więcej w stosunku do roku poprzedzającego. Ale zarazem zauważamy fakt, iż wpływ spraw ogółem do sądów był wyższy niż rok wcześniej o 31 blisko tysięcy. Więc podnosimy znikomą analityczną wartość danych w obrębie tegoż wskaźnika z uwagi na ich oczywistą relatywność i lub względność uwarunkowaną niejednoznacznymi, niezdefiniowanymi kryteriami oceny spraw pod kątem zdatności mediacyjnej, więc i nieporównywalność wynikającą ze stosowania dla uzyskania owych danych. Znaczy, innymi słowy, możemy odsetek porównywać, ale nie liczby. W tym wypadku. No bo cóż z tego, że więcej spraw skierowano do mediacji? Nie jest to sukces jako taki obiektywnie, tylko wynika również z tego, że i spraw, które były skierowane do sądów, było więcej. Bo jeszcze raz przypomnę, odsetek spraw, czyli wskaźnik, który może coś pokazać, który generujemy dodatkowo, równolegle do tego, co generuje od lat Ministerstwo Sprawiedliwości, od 8 lat, od 2016 roku się nie zmienia. Odsetek spraw względem wszystkich wpływających do sądu, a uznanych za te, które można skierować do mediacji, jest na poziomie 0,2, niezmiennie od 2016 roku. No i tutaj mieliśmy już przywołany agrotek. No i na koniec Jurek słusznie zauważył wczoraj, między innymi wybrał z różnych opracowań, z różnych wypowiedzi osób, które, no, które prym wiodą ostatnio w mówieniu o mediacjach. Większość analityków, nawet tworzących Krajowy Rejestr Mediatorów, między innymi wspomniany ksiądz Włodzimierz Broński, który zaangażowany jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i który był jednym z czterech podmiotów, które w projekcie pozakonkursowym właśnie realizowały projekt KRM-u. Doktor Tomasz Cyrol, między innymi sędzia Zbigniew Zgód, koordynator do spraw mediacji, Znakomicie. wskazują na brak ograniczeń dla stosowania mediacji, więc i brak uzasadnienia do wydzielania 1/7 spraw sądowych do celów statystyki mediacji. Więc nawet tutaj nie ma żadnej spójności pomiędzy tym, co prezentuje, twierdzi ministerstwo, a tym, co osoby, które ministerstwo uznaje no może autorytet nawet trzeba powiedzieć, mówią to, co mówią. Ten materiał przekażemy wszystkim, no bo to jest raport i tą tradycję podtrzymujemy. Apelujemy do pana ministra, że im wcześniej pan wykona jednak ruch weryfikujący te praktyki stosowane przez pana ministra Ziobrę i pana Marcina Romanowskiego, tym lepiej, bo pójście w zaparte, to co pan w tej chwili zrobił, niczego dobrego nie wróży. Po 8 miesiącach rządu można było się spodziewać, że znajdzie się choćby jedna osoba, która zechce zaglądać w to, co robiła poprzednia ekipa. Uwierzytelnianie tego jest przykre. Dlaczego to jest ważne? No, po pierwsze, dlatego, że nie można budować żadnego rynku na kłamstwie.
i nie można budować zaufania do instytucji, jeżeli oparta jest na kłamstwie. Za tym kłamstwem stoją no, nihilistyczne środowiska prawnicze, które w tej chwili rozzyskują, no, rozzuchwaliły się, można powiedzieć. No i jeżeli chcemy iść do przodu, to potrzebny jest niezbędny dialog. Pomijanie środowisk i organizacji mediatorów to jest kolosalny problem. Chcę Was poprosić o Wasze uwagi na koniec i umówimy się jeszcze. Nie wiem, kto do nas dołączy, ale do analizy jest 9 pozostałych punktów, które są. Przypomnę kwestie prawa, kwestie narzucanych norm, kwestie braku dialogu, kwestie no, wiedzy na temat rynku, jak ten rynek jest podzielony, na temat schedy ministra Ziobry, na temat mediacji a prawnicy, na temat KNF-u, na temat marnotrawstwa środków, na temat edukacji. Aniu, ja bym Cię bardzo zachęcił w drugim kroku, żeby zabrać się za edukację. Ten 10. punkt, który ma nazwisko Kuba Świtluk, on jest niejako symbolem tego, w jaki sposób kształci się mediatorów. Wydaje mi się, że zasługuje też na poważną analizę. Ona pokaże, w jaki sposób zniszczono to wszystko i w jaki sposób jedna osoba potrafi, zresztą nie tylko ta, ale w jaki sposób można manipulować tym rynkiem i niszczyć go, wprowadzając w błąd ludzi. Bo tak sobie myślę, Kasiu, tak jak ty byłaś ostatnio uczestniczką szkolenia, no to dla osób, które widzą w sobie chęć pozostania mediatorami, ryzyko znalezienia kształcenia należytego jest nieprawdopodobnie duże. Nie bardzo wiadomo, jak to zweryfikować. Ministerstwo nie chce zrobić niczego, żeby dać ludziom szansę dokonania wyboru. A ona jest wtedy, gdy jest lista podmiotów szkolących. Gdy one podają standardy, gdy one podają programy, gdy one podają ceny, gdy one podają trenerów i również podają, jakie uprawnienia uzyskują ludzie po zakończeniu takiego kształcenia. U nas wyraźnie pytam wszystkie osoby na początku, czy pan, pani chce uprawnienia, czy nauczyć się mediacji. Jeżeli pani chce uprawnień, bardzo chętnie do Kuby Świtluka i do akolitów pana Zbigniewa Ziobry, pozostałych. Natomiast u nas my się nie zajmujemy tym, my zajmujemy się przygotowaniem ludzi do zawodu i dajemy alternatywę. Polski Rejestr Mediatorów i mediacje oparte na kompetencjach, odpowiedzialności, gwarancjach jakości rękojmi. To się nie przykleja, dlatego że nikt nie jest zainteresowany poza nami, żeby to funkcjonowało. Im większy chaos, tym więcej w tej mętnej wodzie pływa no, takich różnych dziwnych ludzi. Więc myślę, Aniu, bardzo bym cię chętnie do tego namawiał, żeby zabrać się teraz za edukację. Słuchajcie, wasze głosy na koniec. Grażynko, coś na koniec tej części? Tak, ja mam taki głos. 28 czerwca otrzymaliśmy od ministerstwa taki oto otwarty dialog na rzecz mediacji. I szanowni państwo, informujemy, każdy podmiot zainteresowany udziałem w dialogu ma możliwość zgłoszenia postulatu zgodnie z instrukcją opisaną w komunikacie. Pod adresem wszystkich zachęcamy do udziału, podzielenia się doświadczeniami oraz oczekiwaniami. Na postulaty czekamy do 30 lipca. Czy my bierzemy w tym udział? Tak, myśmy zgłosili wiekopomną poprawkę, która doprowadzi do całkowitej poprawy wszystkiego, mianowicie wprowadzenie punktu 13 do kodeksu etycznego mediatorów polskich w brzmieniu: mediatorzy są koleżeńscy. Jak? Grażynko, myśmy podzielili się tymi zadaniami, bo ty uczestniczyłaś w tej rozmowie na początku, gdy zaproponowano tą iluzję. Tak. Otwarty dialog według ministerstwa jest obroną przed naszym zapytaniem, jak dialog wygląda. A również jest wyłącznie w moim przekonaniu chęcią zebrania opinii, na podstawie której pan Tomasz zbuduje Ale czy myśmy strategię. o tym napisali do nich? Tak, napisaliśmy, Marzenka Iwańczuk wpisała 15 naszych punktów ze spotkania z Aha. 31 stycznia. Kluczowe jeszcze będzie, co się wydarzy w połowie września. My mamy jeszcze 2 dni na to, żeby wypełnić oczekiwania pani Adrianny Aftańskiej, a raczej pani nadminister Anny Kręplewskiej. I oczywiście nieobecni mają rację, więc oczywiście, że to No wpiszemy. Tym bardziej, że właśnie, o jest to chodzi. obietnica, O że to to. zostanie ujawnione, w co nie wierzę. W krótkich żołnierskich słowach to wygląda tak, co na przykładzie statystyk było widać, zapewne. Mamy dwoistość, kompletną No. dwoistość w tej przestrzeni.
Z jednej strony centralizacja, monopolizacja, z drugiej strony uspołecznienie, o którym mówimy, którego pan wicedyrektor Gajewski kompletnie nie rozumiał. My mówimy o standardach kompletnie inaczej niż mówi ministerstwo. My mówimy o odpowiedzialności. Ministerstwo mówi, że nie ma odpowiedzialnych. Zresztą nie tylko ministerstwo. To ładna mówi. zbitka. I tak dalej. Można to w krótkich żołnierskich słowach tabelkę dodatkowo. Mówimy dobrowolność, a na rynku wciąż kombinuje się, jak udowodnić przymus jako dobrowolność. To prawda? można napisać. Dobrowolności w przymusie. Ile cukru w cukrze? Myśmy jeszcze raz przypomnę. 31 stycznia złożyli w czterech dokumentach w to całość. Trzeba to też przypomnieć. Też zobaczymy, co przyszłość nam przyniesie, tak? Więc... Nie, ale przyszłość nam przyniesie, Marku, to, co my tutaj opracujemy. To jest ta przyszłość. Znaczy, to jest to, co jest i to jest to, co my przesyłamy na przyszłość. To się nie dzieje samo, bo ty liczysz na, nie wiem, na jakiś cud? Nie, ja liczę, że na ministerstwo, na dojrzałość. Na ministerstwo liczysz, super. Ty jesteś wpisany jako mediator w Krajowym Rejestrze Mediatorów. To powiedz mi, na co liczysz, co ty byś chciał? Znaczy nie, no ja myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma na tyle dojrzałość taką merytoryczną, że będzie wspierało mediatorów w ich działaniach też, tak. Ale popatrz, co ci starzy do 30 lipca robią i potem. Chcą sobie zebrać dane takie, które im posłużą znowu do manipulacji. Nie widzisz tego? Chcą ludzi zrobić w konia, a jednocześnie będą dobrze, wiedzieli... Darzynko, bo to chyba nie chodzi o to, żebyśmy się przekonywali co do tez, ale Marku, tylko jedno pytanie takie na końcu do ciebie. Jak sądzisz, jest lepiej czy gorzej za tego ministra? Znaczy, no, ten minister ma trudny orzech do zgryzienia, no bo Jest lepiej czy gorzej? ciut lepiej, tak Lepiej, troszeczkę dobra. lepiej.